W tym odcinku o produktach firmy Wago zapoznamy się ze złączkami listwowymi Top Job S, z zaciskiem sprężynowym Push-In Cage Clamp. Jest to zestaw reklamowy, który zawiera różne rodzaje złączek listwowych. Razem tworzą one blok, który możemy dowolnie modyfikować. Są tu złączki serii 2000, 2001, 2020, 2002, 2004 i 2016. Z boku mamy dwa przyrządy montażowe, czyli śrubokręty do mniejszych i większych złączek. Największa złączka w tym zestawie, seria 2016, do przekrojów przewodów do 16 mm kwadratowych. Oznaczenie 2016-1201. Do wszystkich złączek możemy zastosować ścianki końcowe bądź rozdzielające. Zaczepy do montażu na szynie TH35. Złączka PE serii 2004 do przekrojów przewodów do 4 mm kwadratowych. Złączka ma wyprowadzenia do automatycznego łączenia się z szyną montażową. Seria 2002 do przekrojów przewodów do 2,5 mm kwadratowego. Złączki te występują w różnych kolorach, tak aby można było łatwiej konfigurować, łatwiej rozpoznawać złączki w blokach rozdzielczych. I tak niebieska złączka, możemy ją zastosować do toru N. Pomarańczowe na przykład do torów zasilających, a szare jako tory odpływowe. Złączka seria 2001 do przekrojów przewodów do 1,5 mm kwadratowego. Złączka XCOM S seria 2020 z funkcją wtykową do przekrojów przewodów do 1 mm kwadratowego. Mamy w niej specjalnie wyprowadzone piny do przyłączania wtyków, na przykład do celów pomiarowych. Dzięki stosowaniu złączek listwowych z zaciskiem sprężynowym mamy wiele korzyści, na przykład przejrzyste przyporządkowanie przewodów do poszczególnych obwodów, mamy łatwą identyfikację doziemionych obwodów, łatwy pomiar rezystancji izolacji przewodów względem ziemi, dwuetapowy montaż rozdzielnicy można przeprowadzić, na przykład połączenia wewnętrzne na warsztacie, a samo przyłączenie rozdzielnicy już na budowie.
Różne rozwiązania instalacyjnych złączek listwowych pozwalają na realizację układów z jednym wyłącznikiem różnicowo-prądowym dla wielu obwodów prądowych. Przewody jednodrutowe, wielodrutowe oraz linkowe zakończone tulejkami dzięki technice zacisku push-in cage clamp można podłączać przez wetknięcie bez użycia narzędzi. I ostatnia złączka w tym bloku, seria 2000 do przekrojów przewodów do 1 mm kwadratowego. Aby ustabilizować cały blok, możemy zastosować blokady końcowe po obu stronach bloku. Wtyki są tak skonstruowane, że nie można się pomylić. Druga blokada końcowa z miejscem na oznaczenie bloku. W górnej części złączek znajduje się specjalny profil na oznaczniki. Dzięki oznacznikom możemy bardzo łatwo opisać poszczególne złączki w bloku. System Top Job S posiada bogaty system mostkowania. Mamy mostki omijające, grzebieniowe, poprzeczne. Dowolnie możemy konfigurować zasilanie, odbiory w takim bloku. To są mostki poprzeczne do mostkowania ciągłego. Przy ich pomocy jest możliwość mostkowania bez konieczności użycia konkretnego wielotorowego mostka grzebieniowego. Mam tu przewód typu drut o przekroju 10 mm kwadratowych. Połączenie następuje przez wetknięcie. Przewody typu linka przyłączamy do złączek za pomocą przyrządu montażowego. Przewody typu drut lub z tulejkami przyłączamy przez wetknięcie. Złączki Top Job S umożliwiają montaż przewodów o przekroju o 1 stopień większym od nominalnego. Charakteryzują się także wysoką odpornością na udary i wibracje.
Jak widać, montaż przewodów jest banalnie prosty. To jest mostek grzebieniowy. Mostki te można dowolnie konfigurować. Można je łatwo dopasować przez wyłamanie pojedynczych pinów stykowych. Kolejny mostek, który pozwala połączyć ze sobą dwa zaciski oddalone od siebie. Dzięki bogatemu mostkowaniu możemy dowolnie konfigurować potencjały w bloku rozdzielczym. Dzięki możliwości rozbudowy rozdzielnicy o dodatkowe złączki listwowe i łączenia ich za pomocą mostków, można łatwo dodać kolejne obwody prądowe. Zastosowanie złączek WAGO podnosi również walory estetyczne rozdzielnicy. Dziękuję za uwagę.